W poniedziałek, 29 października, włodarze miasta i gminy Czarne udali się z wizytą do pani Leokadii Klucz, która skończyła właśnie 100 lat i jest najdłużej żyjącą mieszkanką Czarnego. Szanowna dostojna jubilatko, cieszymy się, że możemy osobę, która dzisiaj kończy 100 lat, odwiedzić, której serdecznie gratulujemy tak wspaniałego okresu i tak wspaniałego jubileuszu. 100 lat to wiek, a w życiu człowieka to myślę, jakbyśmy nie patrzyli, to trochę więcej jak wiek. Przeżyła pani pewnie wiele wspaniałych, może i trudnych chwil w swoim życiu. Życzymy pani, chciałby się powiedzieć, kolejnych 100 lat, ale przede wszystkim jak najwięcej jeszcze wspaniałych lat życia spędzonego u boku swoich najbliższych, u boku swojej córki, ale myślę, że i tych wszystkich przyjaciół, którzy razem tutaj z panią dzielą ewentualnie ten trud wzajemnego zamieszkiwania i współżycia. Przede wszystkim zdrowia, spokoju, ducha, szacunku nie tylko od święta, ale na co dzień, od swoich najbliższych. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Proszę te kwiaty przyjąć. Dziękuję. Takie piękne. Przyłączam się do tych pięknych życzeń. Pan kierownik ma również taki upominek pamiątkowy. Życzę dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności. Przygotowałem na tę okazję taki mały upominek, taki jubileuszowy dokument podpisany przez pana burmistrza Czarnego, pana Jana Zieniuka i przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Talipskiego. No i z moimi skromnymi życzeniami z Urzędu Stanu Cywilnego na pani ręce chciałbym ten skromny dokument przekazać. Dziękuję. Kiedy włodarze miasta i gminy Czarne złożyli szacownej jubilatce życzenia, córka pani Leokadii przedstawiła gościom najbliższą rodzinę stuletniej mieszkanki Czarnego. To jest moja siostra, która urodziła się w 1939 roku. Mam jeszcze brata, który urodził się w 1938 roku, a ja się urodziłam dopiero po wojnie w 1947, jak mój tato wrócił z obozu. Także przez całą wojnę moja mama opiekowała się maleńkimi dziećmi i starszymi teściami, którzy byli w wieku takim już leciwym. A oprócz tego jeszcze Niemcy ją zarali do obozu. Życzenia z okazji setnych urodzin pani Leokadii złożył także przedstawiciel rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Proszę bardzo, tutaj kwiatki, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia od pana wojewody i od pana premiera. I tutaj są życzenia. Dziękuję. Może przeczytam te życzenia. Warszawa, 29 października 2012 roku. Szanowna pani, zwracam się do pani w dniu wspaniałego jubileuszu stulecia pani urodzin. Dane było pani przeżyć cały wiek naszej polskiej historii, doświadczyć trudów i radości z nią związanych. Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków. Głęboko wierzę, że wielu ludzi czerpie z niej obficie, ponieważ pani sędziwy wiek jest naszym wspólnym, drogocennym dziedzictwem. Papież Jan Paweł II w liście do ludzi w podeszłym wieku pisał: cechą cywilizacji prawdziwie ludzkiej jest szacunek i miłość do ludzi starych, dzięki którym mogą oni czuć się żywą częścią społeczeństwa. Niech mi zatem będzie wolno tą drogą podziękować pani w imieniu własnym i całego rządu Rzeczypospolitej Polskiej za wszelkie trudy i owoce minionych 100 lat oraz złożyć życzenia zdrowia i pogody ducha na kolejne lata. Wśród gości, którzy zechcieli złożyć szacownej jubilatce życzenia, znalazły się także przedstawicielki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry pani Leokadio. Życzymy pani wszystkiego dobrego, zdrówka przede wszystkim, uśmiechu tak jak dzisiaj i każdego kolejnego dnia uśmiechu. Serdeczne życzenia. To kwiaty dla pani. A teraz na koleżanka może złożyć życzenia. Ja za chwilę odczytam jeszcze list. Ja też pani życzę dużo zdrowia, przede wszystkim dużo miłości od najbliższych i bardzo kochane dzieci mam. Tak. A teraz nawet pan prezes w Warszawie wie, że pani tak długo żyje na tym naszym terenie, że tak pani tu dobrze z ZUS-em. I pisze pan prezes tak. Szanowna pani Leokadio, pani Leokadia Klucz,
No tu adres. Z okazji osiągnięcia 100 lat życia składam Pani serdeczne gratulacje i życzę w imieniu własnym i pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dalszych długich lat życia w zdrowiu i pomyślności. Pragnę jednocześnie poinformować, że do przysługującej Pani renty rodzinnej przyznaję od 1 października, czyli już od pierwszego miesiąca, kiedy Pani osiągnęła 100 lat, świadczenie honorowe i tu pozostawiam, jak goście pójdą, sami Pani przeczytam, ale są to duże pieniążki. Wypłata świadczenia w nowej wysokości będzie realizowana nadal przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Słupsku, Inspektorat w Człuchowie. Życzę Pani wszystkiego najlepszego, łączę wyrazy szacunku. Pan prezes, ja z upoważnienia prezesa, Pani Mirosława Boryczko. Szacownej jubilatce życzymy zdrowia, pogody ducha i wielu radosnych chwil spędzonych w gronie najbliższych.